Dobra, wychodzimy z naszego pięknego bloku. Zobaczymy, jak jest czysto pod naszym blokiem. Tu jest nasz piękny blok. Wspólna 4C. Idziemy pod blokiem. Mareczku, chodź ze mną. Chodź ze mną, bo tutaj jest niebezpiecznie. Może ci coś spaść na głowę. Przejdźmy sobie może tędy. I na samym początku wita nas oto, o taki widok. Tak. Piękny, śmierdzący syf. Zaraz z boku. Proszę bardzo. Rozbite szkło z kamyczkami. A tutaj? No, tu jakiś stary ananas. I jakieś stare jedzenie. Jeszcze chyba nawet nie pootwierane. Zgniłe. Zaraz obok mamy kolejne. Piękny widok. Z chlebciem. Tak. Tutaj to nie wiadomo, co to jest. Chodźmy dalej. A to jest drzewo. Dobrze, chodźmy dalej. Tutaj co nas... Co widzimy? Piękne stare buraczki z zeszłego roku. Tak, tu też jakieś jedzenie. O, kolejne. Tak, kapustka. Tak. Jest to. O, i tutaj jeszcze jakieś owocki. Może kiedyś były pyszne. Wózeczki. Żeby można było transportować kolejne rzeczy. I co pan tu kopuje, to... Pan to kopuje i zrobi się zgniłe i pan chce zrobić, żeby to zrobiło zgniłe. Mhm. Pan tu zbiera jakieś rzeczy i przynosi i tu wszystko gnije i śmierdzi. Co tu, Marciolek, jeszcze ciekawego mamy? Tutaj jakieś szyby. To tutaj nie ma nic takiego ciekawego. Tu też coś leży, nie wiadomo co to jest. Chodźmy dalej. Dobra. O, tu też jakaś piękna kubka jedzenia z zeszłego roku chyba. Tak, sobie gnije. A to już było. Bardzo. To już było. A tu jest piękny domek. Powstały z nie wiadomo czego. Nawet dosyć duży. To już chyba jakaś samowola budowlana. Sprawdźmy, bo jest dosyć sporych rozmiarów ten domek. Oddalmy się troszkę. Tak. O. Dobra. Tak, to jest domek z okien zrobiony. A, i tu jeszcze jest, tak, Mareczku. Tu jest jeszcze piękny widok ze starym jedzeniem. Tak? Widać? Może zaglądnijmy do środka, co tam ciekawego jest. Że ja tam nie będę wchodził, tylko tak pozaglądamy, co tam jest. Jakieś stare rzeczy grożące zawaleniem. Na zwykłych kijach to wszystko stoi. Jakby moje dzieci tu przyszły i się bawiły, to by mogły zginąć. O, nawet drzwi od prysznica. Jak to z drugiej strony? O, krzesła podtrzymują. A ja mogę tam iść do środka? Nie, Mareczek, nie możesz tam iść do środka. Ale zobacz. Dobra, a teraz uważaj, Mareczek, bo tutaj jest to jedzenie zgniłe. Tak jak ty. No, ale ty nie możesz, Mareczku, bo ja się boję, że ci się coś stanie, wiesz? Tak, to jest nasz piękny widok pod blokiem. A teraz sprawdźmy z drugiej strony. To, Mareczku, to jest jakieś błotko chyba. Sprawdźmy. Teraz. Tu jest zgniłego dużo. Tak, Mareczku, tu jest dużo zgniłego. A tutaj? No tam też są jakieś zgniłe, śmierdzące rzeczy. To nie widać, bo tam ciemno jest. Chodź, zobaczymy teraz, jak miasto pięknie dba o naszą okolicę. Przejdźmy się naszą drogą. No, tutaj z boku. Piękny krajobraz, tutaj puszeczki. Tak, buteleczki.
Ale to jeszcze nic. To też jakieś papiery. Choroby. No jest kupa, tak. Jakiś pies kupę zrobił. Tutaj śmieci wszędzie. Szkło rozbite. Butelki, syf. O, żytnióweczka. Tak. Ja wiem, co jest ładnego. Po drugiej stronie. Tak, piękne rzeczy. Idźmy dalej. Ale jest co to jest? Buteleczki, puszeczki. Tam jestem. Tak, Mareczku, tamśmy sprawdzali już. Może drugą stronę. Tu też jakieś reklamówki. Szkło rozbite. Tak. Przy samej drodze. Proszę bardzo. A to? Tak? Tu też jest brud, tak, Mareczku. No, to chyba byłoby na tyle. Robimy zdjęcie w to? Bliziutko bloku, prawda? Tak miasto dba. Także mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Dziękuję.